Cześć, z tej strony Kacper. Dziś mam dla Was rozpakowanie Acera Liquid Jade S. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dobra, przejdźmy do samego opakowania. Mamy tutaj taką przyjemną w dotyku teksturkę. No, wygląda to naprawdę bardzo fajnie moim zdaniem. I na jednym z boków znajdziemy wszystkie podstawowe informacje o tym smartfonie, czyli że mamy tutaj 8-rdzeniowy procesor MediaTeka i jest on taktowany częstotliwością 1,5 GHz. Mamy też wyświetlacz HD 5-calowy, mamy akumulator o pojemności 2300 mAh, mamy zakrzywione szkło na wyświetlaczu, aparat o rozdzielczości 13 megapikseli i przysłoną f1.8. Mamy też informacje o tym, że znajdziemy tutaj GPS-a, LTE i że smartfon waży 116 gramów. Mogę jeszcze dodać, że mamy tutaj 2 giga pamięci operacyjnej oraz 16 giga pamięci wbudowanej, którą możemy rozszerzyć przy użyciu kart microSD nawet o 32 giga. Oprócz tego mamy jeszcze 5-megapikselową kamerkę frontową. No i prawdę mówiąc, z tych najważniejszych rzeczy to chyba już wszystko. Wysuńmy sobie to opakowanie tekturowe. No i mamy kolejną warstwę jakby opakowania, którą otwieramy ciągnąc tutaj za taki haczyk. No i mamy samego smartfona, którego omówimy sobie dosłownie za momencik. Spróbuję go jakoś tu wyjąć. Dobra, mam go. No i dalej mamy jeszcze przewód USB standardowej długości, biały, zwykły. Dalej mamy jeszcze ładowarkę modułową. Jest to ładowarka, która ładuje mocą zaledwie 1,35 A, więc no to jest taka przeciętna bardzo ładowareczka. Jeszcze w drugiej kolumnie znajdziemy słuchawki. Słuchawki wyglądają bardzo fajnie. Jest tutaj taki płaski kabel, który naprawdę strasznie mi się podoba w słuchawkach. No i oczywiście znalazło się tutaj miejsce na pilot do odbierania połączeń. Oprócz tego jeszcze znajdziemy instrukcję obsługi i prawdę mówiąc w zestawie to już wszystko. Jeszcze tutaj mamy instrukcję, jak używać tacki na karty SIM, bo tutaj jak zaraz zobaczycie, jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż w większości modeli. Dobra, przejdźmy już sobie do samego smartfona. Na początku wyjmijmy go z folii. No i naszym oczom ukazuje się sam telefon. Na przodzie mamy tak, no jak już mówiłem, lekko zakrzywione szkło na krawędziach i naprawdę fajnie to wygląda. Na przodzie mamy też kamerkę do wideo rozmów 5-megapikselowa, jak już mówiłem. Jest tutaj głośnik do rozmów, taki mało standardowy, bo taki okrągły. No na pewno ciekawie to wygląda. Na dole mamy jeszcze logo Acera. Na tyle jest aparat ten 13-megapikselowy oraz dioda LED. Niżej mamy jeszcze raz logo Acera. Mamy tutaj też głośnik, który jest taki okrągły tutaj, no też fajnie to wygląda na pewno. Od góry znajdziemy standardowe wejście słuchawkowe, mikrofon oraz klawisz zasilania. Na prawej krawędzi mamy klawisze głośności. Na dole umieszczono jeszcze jeden mikrofon oraz standardowe wejście micro USB. A na lewej krawędzi znajdziemy tackę na karty SIM i microSD. Tacka jest troszeczkę inna niż w większości modeli, ponieważ mamy tutaj do wyboru albo korzystanie z dwóch kart nano SIM, albo z jednej karty nano SIM i jednej microSD. Więc mamy tutaj troszeczkę tak do wyboru bardziej, czy chcemy korzystać z dwóch kart SIM, czy z karty SD i karty SIM. Więc w zależności od tego, jakie potrzebujemy funkcje w telefonie, możemy korzystać na dwa sposoby z naszego smartfona. Dobra, uruchommy sobie naszego smartfona, oczywiście klawiszem od góry. Pokazuje nam się logo Acer, powered by Android. No i po chwili mamy standardową konfigurację naszego smartfona, więc ja ją sobie przejdę na spokojnie, na szybciutko. Po skonfigurowaniu wyświetlił nam się taki poradnik, jak używać tej tacki, którą omawiałem dosłownie przed chwileczką, więc jeśli ktoś by chciał skorzystać z tej tacki, nie wiedziałby jak, no to producent o tym pomyślał i mamy tutaj umieszczone wszystkie informacje. No i po skonfigurowaniu mamy już system od Acera. Przejdźmy sobie do ustawień i od razu zobaczymy tutaj, że
Mamy do dyspozycji Androida w wersji 4.4 KitKat, więc to jest troszeczkę już przestarzały system, aczkolwiek myślę, że dodatki od Acera jakoś wynagrodzą nam nieco przestarzałą wersję Androida. Zapomniałem powiedzieć jeszcze o tym, że klapka baterii nie jest zdejmowalna, więc to dla niektórych może być spory minus. Aczkolwiek jeśli zauważycie tutaj, to mamy na pleckach taką fajną teksturę, która na pewno wyróżnia się spośród innych smartfonów i moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać w normalnym użytkowaniu, czy to na przykład nie będzie się palcować i rysować. No zobaczymy, myślę, że nie powinno być tak źle, bo już na pierwszy rzut oka widać, że to jest dość dobry materiał. No zobaczymy, jak to będzie po dłuższym użytkowaniu. Dobra, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie tego smartfona, piszcie śmiało w komentarzach. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!